Szanowni Państwo, znajdujemy się w Akademii Zdrowia, Instytucie Medycyny Holistycznej w Łodzi i będziemy tutaj rozwiewać wszelkie wątpliwości dotyczące wlewów dożylnych. Czy to jest prawda, że ludziom to się tak może troszeczkę źle kojarzy z takim niemiłym pobytem w szpitalu? Rzeczywiście może się tak to kojarzyć, ale to jest to powiedzmy poczucie złudne. Dlatego, że wydaje mi się, że dzisiaj większość pacjentów nabywa pewnego rodzaju świadomości samoleczenia, świadomości swojego zdrowia. Czyli nie musimy się leczyć, wystarczy profilaktyka. Oczywiście zostawiamy kompetencje lekarzy lekarzom i to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o uzupełnienie diety, dzisiaj ubogiej, jak powiedziałem, w substancje odżywcze, w minerały, w witaminy, jak najbardziej powinniśmy się codziennie suplementować, choć ogólnie mówię o jakości naszego odżywiania. Nie jedzenia, podkreśliłbym, tylko odżywiania. Jakie wlewy mamy do dyspozycji? Do dyspozycji mamy dużo wlewów, chociażby można wymienić wlewy witaminowe, chociażby witaminę C, ale również tak zwane elektrolity, czyli po prostu jony najbardziej potrzebnych nam pierwiastków typu magnez, wapń, potas, sód czy chlor. Dla kogo to jest skierowane? Tak naprawdę można powiedzieć, że skierowane jest to dla każdej osoby, która dba o swoje zdrowie. Myślę, że istotną grupą są osoby na przykład starsze, które są troszkę z inną kondycją, osłabionymi, ale również osoby o wyjątkowej aktywności sportowej czy aktywności życiowej. Są to osoby typu biznesmeni, ale też sportowcy. Wspominał Pan o osobach starszych, o tych, którzy po prostu chcą zadbać o swoje zdrowie, a ja jako jeszcze wciąż pozwolę sobie na to stwierdzenie, młoda osoba, na co mógłbym tutaj liczyć, co by mi Pan polecił? Wlewy witaminowe, ale również wśród nich wlewy witaminy C. Dlatego, że oprócz tego, że jest to naturalny antyoksydant, który chociażby wpływa na jakość Pana włosów, Pana skóry, działa oczywiście antyinfekcyjnie, czyli zwalcza infekcje, ale też bierze udział w syntezie kolagenu. Ten udział w syntezie kolagenu decyduje m.in. o jakości właśnie skóry, ale również na przykład naczyń krwionośnych. Bardzo dziękuję za te rady. Na pewno spróbuję, bo jak zakładam, dobrze wpłynie to na moje zdrowie. I jak też tak patrzę na Państwa, no to rzeczywiście są bardzo zrelaksowani.